jakiś Jan Piechociński. 100% to 80% na gaz bezpośrednio, a 20% na zarazem Jan Piechociński, zobacz, no no. Czyli my się po prostu tam znowu tam o ten załóżki budzi już do mnie. To głupota pełna, to że pada mi jeszcze bardziej w ręce, nie? Kiedy dziennikarze portalu TVP Info poprosili premiera Piechocińskiego o komentarz do tej sprawy, znowu usłyszeli groźby, tym razem sformułowane tak. Nagrałem tę rozmowę. Zanotowałem pańskie nazwisko i numer telefonu. Jeszcze dziś zgłaszam pana do prokuratury. Być może tego typu groźby jeszcze wiele lat temu trzeba byłoby traktować poważnie. Nie chodzi wcale o to, że kiedyś prokuratura wielokrotnie działała za czasów rządu PO-PSL w sprawach związanych z Rosją przeciwko polskim obywatelom. Nie sposób traktować tych gruźb poważnie, bo z nagranych słów przedstawicieli platformerskiej elity władzy wynika wprost, że ofej wiek emerytalny to najgorsze sprawy po wózku, gazowa polityka rządu jest prorosyjska, a media Niemcy kupują po to, żeby kontrolować polskiego premiera. A te słowa są w 100% sprzeczne z tym, co oficjalnie mówili politycy Platformy Obywatelskiej PSL. To z kolei oznacza, że sami politycy nie wierzyli w to, co oficjalnie mówili z trybuny sejmowej albo na konferencjach prasowych. I właśnie dlatego groźby Janusza Piechocińskiego dzisiaj mają wartość tylko jako dowód na coś zupełnie innego. Na to, że pan premier musi być fanem Rudego, jednego z bohaterów internetowego serialu Blok Ekipa Autorstwa Bartosza Balaszka. Skoro słowo w słowo cytuje jego kwestię czubkę. Już dzwonimy do prokuratury. Kurze, jaki był ten numer na policję? Z tej podjaki zapomniałem. Kawałek straszy ten bezzębny. Który to już raz Blok Ekipa w polskiej policji? Kawałek straszy, bezzębny. Och, podam cię na policję. Och, zniszczę cię. Zniszczę, tramwaje ci zablokuję wszystkie. Nie będziesz jeździła, Elżbieto, po Warszawie tramwajami. To wstrzymam się. Muszę diabła poglądać. Nie było dawno, ale zacytujmy słowa Andrzeja Krychorowicza z Twittera o tym zdjęciu właśnie. Zdjęcie opowiada historię, wywołuje emocje i uruchamia myślenie. Nie pozostawia widza obojętnym. Pokazuje pracę IPN, poświęcenie, niecodzienność, atmosferę. Autorem zdjęcia jest Marta Smolańska, IPN, a zdjęcie przeprowadza pracę odzyskiwania i odnajdywania polskich bohaterów, oddawania im godności na Rakowieckiej w areszcie śledczym. Zaczynamy imienia 20. Mm-hmm. O, to ciekawe. No to tu blisko. A moimi gośćmi są Waldemar Buda, Prawo i Sprawiedliwość. Witam serdecznie. Jan Filip Libicki, Polskie Stronnictwo Ludowe. Witam serdecznie, panie senatorze. A to nie jest premier? Szanowni panowie, pierwsze pytanie kieruję do pana senatora. Panie senatorze, z tych słów, a to nie jest Urban? Byłych koalicjantów Platformy PSL-u, czyli ze słów polityków Platformy Obywatelskiej, no wynika, że w zasadzie zrzucali na swojego koalicjanta PSL na najtrudniejsze, najgorsze sprawy, no bo reforma gruby. OFE tak zwana, czy przejęcie pieniędzy... A miły taki. Z, a tam w kredycie okej taki pracuje. ...pieniędzy z OFE. Zdaniem samego Gdzie? Pawła Grasia to są dwie najgorsze tam, historie na płaskiej, w wolnej Polsce. A było, jak to było? Pan wówczas taki młody chłopak, podobny. W ten sposób myśleliście o swoim I co ci dam? Koalicjancie? Tak, bo tam jeżeli, różne jeżeli takie tego, dzwonią. To ja postaram krótko odnieść do tego i po pierwsze chcę powiedzieć tak. Paweł Graś, którego sympatią, a może tak? przyjaźnią w Cieszczyce, miły jest, używając w tym nagraniu słowa najgorsze, miał na myśli, jak sądzę, taki jest kontekst tej wypowiedzi. Najtrudniejsze reformy wziął na siebie Władysław Kosiniak-Kamysz. Ja się z tym absolutnie zgadzam. Czyli one nie były najgorsze, tylko najtrudniejsze. Więc jakby dziś z perspektywy ja czasu uważam, pan to... uważa, że one były potrzebne, ale żeby oni nie gadają o tym więzieniu. Tak, ja zaraz panu powiem. Po pierwsze chcę powiedzieć tak, że Władysław Kosiniak-Kamysz podnosił wiek emerytalny, żeby Polacy mieli większe emerytury. W tym samym czasie premier Morawiecki rekomendował Polakom pracę za miskę ryżu. I to jest pierwszy mój komentarz. A drugi mój komentarz jest taki. Chcę zwrócić uwagę, że w kwestii dotyczącej OFE to była kwestia przywrócenia wolnego wyboru. Kto chciał zostać w OFE, mógł złożyć stosowną pisemną deklarację. Tak? W OFE zostać. Ja w OFE zostałem. Przy taką pisemną deklarację. Ci, którzy jej nie złożyli, ale w związku z tym ZUS te środki przejął. Ale była możliwość
zachowania i pozostania w systemie OZE. Rekonwalescencji. No i nie dał ci żadnej książki z tego, co on tam napisał? Jak się odniesie do tego pana Sato? Na jakiejś poezji? No nie wiem, co tam. Nad tym, czy rzeczywiście ci, no to musimy pojechać do niego. Przeprowadzali, oni rzeczywiście wierzyli w jej sens. No dzisiaj już wiemy, że sami uważali, że to są reformy, które absolutnie skrajnie niesprawiedliwe społecznie. Pan senator twierdzi, że jest to najtrudniejsze, że to jest problem. Jak będzie miał jakieś spotkanie autorskie, nie pal już. Dla Polaków, dlatego, no tracisz pieniądze, trujesz ludzi, otwórz okna może. Na oszczędzanie, to żadna decyzja, która zawiera te środki, nie może być sprawiedliwa. I pan senator tutaj jednak mija się z prawdą, ponieważ pozostawione OFO zostało nie to jest rak, łóżko, ponieważ pan może dzisiaj... Janek Witek siedział pod ognem otwartym. ...wkładał nawet 500 zł, także proszę nie mówić o tym, że pozostawione OFO miał jakikolwiek sens. To było tylko po to, on rozumiał, pan tak że pan stwierdził, że dzisiaj. Natomiast OFO zostało zmarginalizowane całkowicie. I ksiądz też miał raka prostaty, bo nie używał seksu. Nawet miał brudne nogi. Natomiast... opozycja chciała rozmawiać o taśmach i okazuje się, że te taśmy dzisiaj są największym ich problemem. Dowiadujemy się coraz o większych okolicznościach, które były kulisami władzy. I jaka rozmowa by nie wyszła, to ona jest skandaliczna. To jest coś niesamowitego, że chciano powiedzieć Polakom, że premier Morawiecki zna jedno przekleństwo, a okazało się, że w ich wydaniu każda rozmowa jest skandaliczna i można powiedzieć, że na granicy zdrady stanu. 15 materiałów bym kupił. Chciałbym spytać jeszcze o tę drugą część, która już jakby dotyczy bieżących wydarzeń. No, kiedy dziennikarze TVP Info zadali pytanie panu premierowi Piechocińskiemu ale czasem, o komentarz ja do tego, co na taśmach się znajduje. Okno to chodź, żeby było powietrza, że już nazwisko zostało zanotowane. Rozmowa z jednego miejsca może być. Pan premier pędzi do prokuratury. Żeby to wiatru nie było przeciągu. Ja lubię coś pociągnąć. W zasadzie no. O czym pan premier Piechociński chce poinformować prokuraturę? Proszę pana, ja mogę powiedzieć tak. Pan wie, że ja jestem świeżym nabytkiem PSL-u, więc mogę tutaj tylko wypowiedzieć własne zdanie. Ja uważam, że nie tylko każdy czynny polityk, ale także każdy były polityk, o ile myśli o karierze politycznej, powinien po prostu odpowiadać na pytania dziennikarzy, nawet wówczas, kiedy uważa te pytania za sprawiedliwe. PSL, już mają zwolnić PSL. I tu się trochę dziwię, że pan... premier Piechociński postąpił w taki sposób, ale rozumiem, że każdy ma jakąś swoją wytrzymałość w tej sprawie. Ja a bym przecież rekomendował tam, gdzie jest PSL, to mi na Wilanowsko idziemy na kiełbaski. Dobrze, w takim razie na piwo. Zadajmy jeszcze jedno na pytanie dotyczące... Na pieczone mięso. Tak, tak, się panu no to przecież na koniec tej oni mają ich odwagi. Z samorządem, ale w tej wypowiedzi z kolei z no państwa. Waldemara Pawlaka pojawia się taka teza, tak. Taka hipoteza, którą słyszeliśmy wielokrotnie z ust raczej przeciwników politycznych Waldemara Pawlaka, raczej ze strony krytyków koalicji PO-PSL, o tym, że media w Polsce, kupione media w Polsce przez kapitał niemiecki, zostały zakupione w celach nie biznesowych, a w celach politycznych. To czy Waldemara Budę, czy Prawo i Sprawiedliwość zaskakują te słowa Waldemara Pawlaka? One brzmią trochę inaczej niż słowa na przykład koalicjanta Platformy Obywatelskiej przez całe lata. Znaczy, szanowni Państwo, myśmy o tym mówili od wielu lat. Że nie kapitał zagraniczny w mediach... I Pawełek do niego podobny jest. I też okulary mają ten też pierwotę. Władze, trzy władze, które funkcjonują w zdrowym państwie. I tamten ma bardziej okrągłą głowę. Waldemar Pawlak powiedział, że rzeczywiście te wydawnictwa wpływają na decyzję premiera i on bardziej się ich boi, że na przykład strony społecznej, która na przykład negocjuje jakieś warunki dla pracowników w sferze społecznej, w sferze urzędowej, urzędników. Natomiast różnica jest taka, że my jesteśmy poddawani ogromnej presji tym mediom, ale my im nie ulegamy. To jest ta różnica, że pomimo ataków tych mediów na nas, my robimy swoją politykę. Natomiast Waldemar Pawlak powiedział dokładnie odwrotnie. To Donald Tusk postępuje tak, żeby w żaden sposób nie być krytykowany przez te media, które są kapitału zagranicznego. Czy Jan Filip Lubicki w ocenie tej sprawy zgadza się z Waldemarem Pawlakiem? No to jest ocena pańskiej byłej partii przez polityka partii, której jest pan w tej chwili, jak pan na to patrzy? Ja mogę powiedzieć tak, no to jest opinia pana premiera Pawlaka. Ja uważam, że dziś te media, o których mówił pan premier Pawlak, równoważą przekaz mediów prorządowych. No jestem w medium, które uważam za prorządowe. Na godzinę. Dzięki temu, że tamte media nie są, ten przekaz jest zrównoważony. Czy tak rzeczywiście
Było, jak pan premier Pawlak... Ale to od razu dopytam, panie senatorze, szanując pańskie zdanie. Pan premier Pawlak odnosił się do rzeczywistości medialnej Anno Domini, zdaje się, 2014. Wówczas ten krajobraz wyglądał zupełnie inaczej. Czy zatem... No nie uważa pan, że jest w tej obserwacji coś niepokojącego? W czasie, kiedy w Polsce istniały media, które kontrolował rząd, które kontrolowała większość rządząca, koncerny z zagranicy zakupiły w Polsce dużą część mediów, jak twierdzi Waldemar Pawlak, po to, żeby mieć wpływ na premiera. No wtedy ta sytuacja wyglądała inaczej niż tak. Nie prześladuje. No oczywiście pan premier Pawlak, będąc wicepremierem, miał inną perspektywę, i inną wiedzę w tej sprawie niż ja. Podobno ja do pana, kiedy... Czasie, no nie macaj. Sekundę, ja w tamtym czasie, jeśli odnosiłem jakieś wrażenie co do tych mediów, to odnosiłem takie wrażenie, że są one mediami no dość mocno liberalnymi w wymiarze ideowym. Ale nie miałem takiego przekonania, że to są media sprzyjające na przykład... tej narodowości, Mikołaja, tak? Której tak. byli ich właściciele. No ale tu zarzut dotyczy czego innego, że chodziło o to, aby mieć możliwość wpływu na premiera, nacisku na niego. Ja nie mam takiego wrażenia, żeby pan premier Tusk był osobą, która może podlegać jakimkolwiek naciskom. Każdy, kto go zna, wie świetnie, że tak nie jest. Tak, czyli nie zgadza się pan ze słowami, że więcej znaczył dla niego artykuł w Fakcie niż na przykład stanowisko strony rządowej, czy przepraszam, strony społecznej. To jest opinia pana premiera Pawlaka. Pan premier Pawlak bliżej współpracował z panem premierem Tuskiem niż ja. Może ma jakieś powody, żeby to mówić, ale ja tego nie dostrzegam. Waldemar, tutaj krótko, bo jeszcze temat samorządowy chciałem panu... Pan senator, bardzo się zaczyna obecność i członkostwo w PSL-u. Tutaj już obraził dwóch członków PSL-u. Panie senatorze, proszę uważać, bo jedyna partia, która pozostała do ewentualnego przejścia za rok, to jest tylko Nowoczesna. Właśnie. Szanowni panowie, z złośliwości... Niech się pan nie ma... A PSL odpadła, widzisz? Dziękuję za tą troskę. To wzajemne uprzejmości panów polityków, ale chciałem spytać panów, być może będzie to okazja do kolejnej złośliwości, o sytuację w Łodzi. W Łodzi mamy dwie interpretacje. Jedną interpretacją jest interpretacja strony opozycyjnej, Platformy Obywatelskiej, która mówi o tym, że w Polsce istnieją przepisy, które określają, kto nie może startować w wyborach i nie dotyczy to Hanny Zdanowskiej, bo artykuł 11 ustęp 2 kodeksu wyborczego, punkt 1 mówi, nie ma prawa wybieralności w wyborach osoba skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego, a strona rządowa twierdzi, że Hanna Zdanowska nie może zostać prezydentem, ponieważ istnieje artykuł 6 ustawy o pracownikach samorządowych, która mówi pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na stanowisku urzędniczym może być osoba, która spełnia wymagania określone w ustawie, a te wymagania brzmią tak. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. To jak ta sytuacja wygląda? Waldemar Buda, dlaczego wojewoda, przedstawiciel rządu uważa, że Hanna Zdanowska nie może pełnić funkcji prezydenta, gdyby została wybrana pańska kontrkandydatka? Prawnie mogę powiedzieć, że sprawa jest absolutnie oczywista. W wielu przypadkach było tak, nawet w Łodzi, gdzie ktoś mógł kandydować, ale nie mógł objąć urzędu, o który się starał. W 2011 roku Dariusz Barski został wybrany na posła, ale w związku z ustawą o prokuraturze nie mógł objąć urzędu posła i nie mógł złożyć ślubowania. I tak jest w tym przypadku. Co prawda pani Hanna Zdanowska może kandydować, ale nie będzie mogła objąć urzędu. Ona nie zostanie prezydentem najzwyczajniej w świecie, bo wyklucza to wprost ustawę o pracownikach samorządowych. I dziwi mnie to. Ja, szanowni państwo, uważam, że to jest oszustwo największe od czasów kandydowania przez prezydenta Kwaśniewskiego w wyborach, gdzie stwierdził, że ma wyższe wykształcenie. To jest drugie po tym oszustwo wyborcze. Oszukuje się wyborców, że oddając głos mogą liczyć na to, że Hanna Zdanowska zostanie prezydentem. Nie może. No tak, ale szef PKW twierdzi, że ona ma bierne prawo wyborcze, może startować, może kandydować, ale nie może objąć urzędu. Szanowni państwo, tu mam 38 stron wymienionych zawodów, których nie można wykonywać, będąc skazanym. Tu jest pielęgniarka, maszynista, nauczyciel, kierowca NPK. Prezydent Łodzi też jest? A prezydent Łodzi twierdzi, że on może być. Jan Filip Libicki, jak patrzy na ten spór? To jest, jak odpowiada sobie na to pytanie? Hanna Zdanowska może zostać prezydentem Łodzi, jeśli wygra wybory, czy nie? Znowu poproszę o nieprzerwanie, postaram się powiedzieć. Panią prezydent Zdanowską znam, uważam ją za znakomitego prezydenta,
który cieszy się wielkim poparciem łodzian. Uważam, że wygra te wybory po prostu w cuglach. Natomiast mamy pewien problem. Ten problem polega na tym, że istnieje pewna luka w przepisach. Uważam, że to powinno się w jakiś sposób ujednolicić. Nie mam co do tego wątpliwości, że ta cała sprawa wyciągnięta przez CBA została wyciągnięta intencjonalnie, bo bank przecież, który mógłby być rzekomo poszkodowany w tej sprawie, w ogóle się nie domagał jakiejkolwiek drogi prawnej w tej kwestii. Panie senatorze, ale sąd się przecież wypowiedział prawomocnie, a wy stoicie... Zaraz, dojdę do tego, dojdę do tego, jak pan mi pozwoli. Jeszcze dwa zdania. Uważam, że sytuacja, w której pan wojewoda Rau apeluje do pani Zdanowskiej, żeby się wycofała z wyborów, jest sytuacją skandaliczną. To jest interwencja w kampanię wyborczą. Natomiast rzeczywiście przyznaję, że sprawa jest trudna, bo mamy prawomocny wyrok sądowy w tej sprawie. No, ale to, czy to znaczy, że sądy działały na zlecenie polityczne? Bo pan zasugerował, że CBA to na zlecenie polityczne tę sprawę tak naprawdę skręciło. Tak wypadałoby zinterpretować to, co pan powiedział. No a sądy to tu kolokwializm przyklepały. No więc co z tymi sądami? One są? Nie, sekundkę. Udzielę panu tych wyjaśnień, których się pan domaga. Uważam, że tak. Prokuratura i CBA... Przypuszczam, że mogły działać w tej sprawie intencjonalnie. A sądy? Nawet mam daleko idącą pewność. Natomiast jeżeli chodzi o sądy, to uważam, że jeszcze na szczęście ta pisowska deforma nie poszła tak daleko, żeby sądy wydawały wyroki polityczne. No, ale to jest jakaś niekonsekwencja, panie senatorze, straszna. No bo jeśli prokuratura zadziałała politycznie, a sądy potwierdziły to, co mówiła prokuratura, no to sądy zadziałały politycznie na zlecenie tego CBA. To wynika z tego, co pan powiedział. Nie, proszę pana, to jest bardzo prosta rzecz. Ja uważam, że CBA i prokuratura wydobyły tą sprawę na światło dzienne intencjonalnie. No ale było... I po prostu, wiesz, jakie ćwiczenia realizujemy? Zaczęli się kłócić, wiesz? W miejscu, w którym teraz realizujemy szkolenie, kampania drogowo-mostowa na obiekcie szkoleniowym realizuje odbudowę zniszczonej infrastruktury drogowej. To też dobra moda. Dróg, ale też inne elementy jakie? Moda ten zielony beret. I tu mamy kolejną ustawę, która tak naprawdę w zasadzie jest wektorem zupełnie przeciwnym. A jak ona gruba mamy się też zrobiła. Problem z interpretacją. Dzisiaj oczywiście pani Zdanowska i cała ekipa próbuje Kępa. Ten obraz zaprzeczyć. Ale ta Kępa jest katoliczka. Problem. No nie może być tak. My się musimy nauczyć też pewnej rzeczy. Rządzenie z zakazu. Były takie sytuacje. Jak ona pieprzy. Były przypadki samorządowców, którzy podpisywali dokumenty z zakazu, bo przepisy były... I ją przesłuchiwali przecież, wiesz. No, a może inaczej. Mamy tą zasadę domniemania niewinności. My się musimy też nauczyć, to jest też pewna kultura, kwestia kultury głosowania, w cudzysłowie, czyli no, coś, co na Zachodzie byłoby nie do przyjęcia, prawda? Jakakolwiek afera stająca za politykiem eliminuje go natychmiast z życia społecznego bez potrzeby korygowania tego w przepisach. U nas jeszcze tak nie jest. To jest też kwestia pewnego myślenia, no przecież na litość, jeżeli ja podejmując taki wybór, jeżeli by mi ktoś... Wiedziałabym, że ktoś oszukał, prawda? Nie wiem, złożył fałszywe świadectwo jakiekolwiek. To jakie jest prawdopodobieństwo, że mnie nie oszuka? No raczej wsłudziłabym się, że mnie też może oszukać, prawda? Potencjalnego wyborcę. Więc to jest kwestia też rozmowy naszej z wyborcami na ten temat i wielkiej dyskusji na temat no, socjotechniki głosowania w tym zakresie. Ale to moja krótka dygresja. No można też wspomnieć o tym, że urzędujący prezydenci mają pełne instrumentarium, żeby tą władzę zachować. Tutaj nie chcę bez nazwisk wymieniać, ale na przykład można zdecydować, że budżet obywatelski będzie wybierany na 2 tygodnie przed wyborami. Można wysłać do mieszkańców list jako prezydent miasta, zachęcając ludzi do decydowania o tym, co będzie wokół. Taki podobny do księdza, nie? Taką ma de facto tak naprawdę w sposób delikatny mówienia miasta na budżet obywatelski, to co miasto powinno wykonać, co jest jakby jej obowiązkiem, sprzedając to jako dajemy wam możliwość wyboru. Czy na przykład no, w Gdańsku sytuacje spotkania Kacpra Gdańskiego były bardzo trudne. A nie w Murmańsku? Bo oczywiście nie było takich szkół na podobnego. Organizowanie, oczywiście poza godzinami szkolnymi. A kto decyduje o szkołach? Kto ma wpływ na to,
jakie spotkania się odbywają. Czy na przykład też agitacja wyborcza, jeśli chodzi o banery i inne możliwości plakatowania, to też Zarząd Dróg i Zieleni. I to znowu odpowiedź, kto... Choroba jest wielka na świecie. Nie wiem, czy wy w ogóle o tym wiecie. Oprócz funduszy i oprócz całej polityki medialnej w Urzędzie Miejskim, mają też władzę, która może w pewien sposób blokować i hamować innych kandydatów i ich możliwości agitowania i namawiania ludzi do siebie. Zostaje niekiedy niestety rozmowa twarz o twarz. Czasu może nie starczyć podczas kampanii, żeby przekonać osobiście wszystkich mieszkańców. Znaczy ja chcę powiedzieć, że należy edukować i cieszę się, że dzisiaj o tym też rozmawiamy, że ona się strasznie rozrosła, ta kępa. Ja myślę, że to najlepiej wiedzą też radni, którzy na przykład wygrywają lub przegrywają 5-3 głosami. W tym momencie bardzo widać, jak każdy głos ma znaczenie i wydaje mi się, że tutaj jak już rozmawiałem z osobami, to są takie osoby, które mówią, nie, ale po co mam iść na wybory, to nic nie zmieni, przecież tak dalej. Taka właśnie rozmowa, że każdy głos ma naprawdę znaczenie. Właśnie jeżeli jest to jeden, wydaje się, że może niewiele, ale jeżeli tak 1000 osób pomyśli, no to to już ma realny wpływ. Pytał też ojciec, dlaczego bardzo często wybieramy, nie jesteśmy zadowoleni, ale wybieramy te osoby, dlatego że gdzieś tam mamy w mentalności coś takiego, że boimy się tego, co jest nowe i czasem może nie jesteśmy zadowoleni z tego, co jest, ale mówimy, Mareczek no boi się. To już znamy na przykład, a to więc niekoniecznie podejmujemy taką decyzję. Tutaj zgadzam się z panem Janem, że bardzo często jest tak, że nie mamy tego wachlarza instrumentów, którzy mają już urzędujący, czy prezydenci, czy radni mają zdecydowany wachlarz większych jakby też instytucji, które za nimi stoją, ale wydaje mi się i mówię to z pełnym przekonaniem, że czasu może ten taki niecały miesiąc kampanii nie jest wystarczający, ale trzeba z ludźmi się spotykać i z ludźmi rozmawiać i do ludzi wychodzić i proszę mi wierzyć, że ja sama teraz tak chodząc codziennie po moich dzielnicach, to ja już jakby osoby wprost mówię, już panią tutaj widzę drugi, trzeci raz i tak dalej, już jakby inne zupełnie nastawienie. Czarownica! Co też zwróciłam uwagę, to też chcę tak, państwu jestem powiedzieć, że trudno dotrzeć do naszych wyborców, się kręcić dlatego, że chociażby taki jeden z kampanii, że właśnie bardzo mało ludzi chodzi. Dlatego, że w tej chwili jest tak, że każdy albo podjeżdża samochodem do pracy, samochodem do kościoła, samochodem do szkoły, samochodem pod sklep, i generalnie osoby nie chodzą. Tu jest jakby czasem, mówię, taka trudność spotkania tych naszych mieszkańców, żeby z nimi porozmawiać, ale nie ukrywam, że ja mam same takie pozytywne doświadczenia właśnie tych rozmów, spotkań z mieszkańcami, że osoby chcą, że reagują bardzo pozytywnie. I tutaj jeszcze tak, jeżeli mogę nawiązać też do tego, co mówiliśmy, to też wynika z tego, że jaki jest teraz główny problem? Problem demograficzny, że też miasta się wyludniają i ta taka też anonimowość coraz większa w miastach i jeżeli też mówiliśmy o takich potrzebach tych starszych osób, że bardzo wiele się w Polsce zmieniło i cały czas się zmienia, ale bardzo często włodarze miast inwestują w tą wizytówkę miasta, czyli w centrum. Ja na przykład kandyduję z okręgu, który nie jest okręgiem, nie mieści się tam w Śródmieście i to też bardzo mocno widać, że wtedy mieszkańcy mówią, że bardzo nam się Katowice podobają, centrum nam się bardzo podoba, widzimy, że pan prezydent zrobił to i to, doceniamy to, ale też byśmy chcieli, żeby te zmiany poszły w głąb. Po drugie, widzimy tutaj nowa, fajna restauracja, tutaj super kawiarnia, ale my jesteśmy emerytami i nas, proszę panie, nie stać, żeby iść do kawiarni, zapłacić 80 zł za kawę. Tak. To nie jest na nasz budżet. Zróbcie coś takiego nie dla nas, żebyśmy my emeryci mogli się spotkać, ale żeby właśnie... Może jeszcze za ciastko. Przykład, nie zapłacić nie 10 zł chociażby Venero. Za tą kawę. Także które to są dzielnice? Które to są dzielnice? To są dzielnice chociażby takie starsze w Katowicach, jak chociażby Nikiszowiec na przykład. Tam gdzie chociażby tak? Na przykład Nikiszowiec, gdzie jest czy Szopienice, jedna z takich, można powiedzieć, biedniejszych dzielnic. Nie ukrywam też, jak chociażby w Szopienicach rozdawałam ulotki, to wszyscy mówią fajnie, my mamy blisko do centrum, ale te Szopienice są tak zaniedbane i ciągle o tych Szopienicach zapominacie. Nawet jak coś się tam zmieniło, to do porównania to jest Facebook zwykły, dzielnic, które są jeszcze bliżej centrum, to wygląda też zupełnie inaczej. Bo ja w nawiązaniu do tego chcę powiedzieć, że właśnie jak ważny jest ten kręgosłup, czyli jak zobaczymy na listy Zjednoczonej Prawicy, trzeba też zobaczyć te wiarygodność, zobaczyć, co zrobił przez te 3 lata rząd i jaką też ma ofertę dla samorządu. Wtedy jest ta spójność i to jest niezwykle ważne, tak jak powiedziałam, z punktu widzenia praktycznego, bo jeżeli mamy ofertę termoizolacyjną na przykład, prawda, to już przy samorządzie, który nie jest takim wektorem przeciwnym, który nie obraża się na rząd, tylko współpracuje i są radni, którzy współpracują, to rzeczywiście
zdecydowanie łatwiej taki, taki duży program wprowadzić w danym mieście, na danej dzielnicy, bo przecież tu udział samorządu musi być absolutnie warunkiem sine qua non, bo to jest kwestia również pewnego współfinansowania. Mam bardzo chaotycznie w swoim młodym życiu decyzję, ach, bo mi się tam ktoś, prawda, podobał, bo oczywiście zawsze to była prawa strona, ale jednak potem zdałam sobie sprawę z tego, jak ważna jest też właśnie kwestia, szczególnie jak już przyszłam tutaj dużej polityki, tej jednolitości, bo państwo jest, powinno być tak naprawdę rzeczywiście jednolite. Edukacja, tak? Świetny przykład. To nie jest tak, że te samorządy to będą duże, udzielne księstwa. My nie mamy na szczęście w Polsce jeszcze landów, prawda? Więc tu powinna być ta nić absolutnej, bo to buduje również wspólnotę, naszą tożsamość narodową. Jeśli to się oderwie, to jest duży problem. Na przykład bardzo dużo rozmawiałam na ten temat z panem profesorem Ireneuszem Jóźwiakiem. On we Wrocławiu jest, nie też jest nauczycielem akademickim na Politechnice Wrocławskiej. Dodatkowo jeszcze prowadzi liceum katolickie, tak? Jest szefem tego liceum od wielu, wielu lat i właśnie kwestia edukacji w sejmiku, on akurat startuje z listy Zjednoczonej Prawicy z Trójki w sejmiku, niezwykle ważna. On mówi, że ta edukacja jest naszą absolutną podstawą i tutaj w tej materii też musi być spójność i musi być kręgosłup, szczególnie też edukacja w szkołach katolickich, wzmocnienie tych instytucji. Pani minister wspomniała o tym, że trzeba współpracować. Mamy przykłady ostatnie, bo też są zarzuty wobec Zjednoczonej Prawicy, że używa tego argumentu, że wybierzcie naszych, będziemy współpracowali. Ale jak popatrzeć na sytuację, dwie kwestie, rolnicy i kwestia suszy, kwestia zgłoszeń do centrali, czyli do Ministerstwa Rolnictwa. Wiemy, na jaką małą skalę te zgłoszenia dotarły. Druga kwestia, podział dofinansowania z Unii Europejskiej. Nasze województwo, niekwestionowany lider, negatywny. Ja może jako właśnie członek rządu rozpocznę. Pamiętam, tak jak wspomniałem, rzecznikami tych swoich wspólnot, tych swoich interesów wspólnych. Kwestia współpracy samorządów z rządem, to tutaj pani minister dobrze zna program OSP z Funduszu Sprawiedliwości. To może wspomnę paroma słowami, że to był największy do tej pory, największa dotacja do tej pory, jaka miała miejsce dla ochotniczych straży pożarnej, ponad 100 milionów złotych na całą Polskę. Ostatnio u pana wojewody mieliśmy okazję w województwie pomorskim podsumować tę akcję. 4,5 miliona dla 117 gmin w województwie pomorskim. I oczywiście samorządy też mają wpływ na to, w jaki sposób tego rodzaju dotacje będą przeprowadzane. To, jaki sprzęt będzie trafiał do strażaków, ochotników i w jaki sposób to będzie funkcjonowało. Dwie kwestie jeszcze, które chciałem podjąć i zaprosimy też naszych widzów. Propozycje Platformy Obywatelskiej, czyli likwidacja urzędów wojewódzkich. Pierwsza kwestia, no pewnie w tej sytuacji, żeby nie było problemu, bo jest jeszcze wojewoda, tak? Od świadków Jehowy i od biskupa Sawy z Magdaleny. To jest kwestia przyjmowania uchodźców, pamiętamy te deklaracje. Na niego. Czyli na kogo? Poznaj Michała Żeleckiego. On jest chrześcijaninem, dogadacie się. W takiej formie, w jakiej a to nie musisz być zostało ty. To podane przez Unię Cześć, Europejską. Cześć, co tam słychać? A ileś tam jak tak możesz pisać? Aha, ten Arek, to wczoraj deklaracje. Mówił, bądźmy kumplami. No jak samorządy, dobrze, kochanie. Będą to robić, więc te dwie kwestie są już, żeby jeszcze wybrzmiały. Że co? Tylko pytanie jakby tutaj do tego ostatniego, czy oczywiście, że to był taki gest, tak jak tutaj pani minister mówi, bardziej może propaganda PR-owy. To był taki szczery tutaj na przykład, było powiedziane, że nie, a my jednak na przykład przyjmiemy, bo ja chcę z pełnym takim przekonaniem powiedzieć, ale że on jest diabłem. Polacy są narodem bardzo dobrym. Ale dać swoje jesteśmy ostatni, ale też jutro. Chodzi o bezpieczeństwo naszych rodzin, dzieci. Jak jutro teraz pisz. No to masz nie możemy powiedzieć, że nie ma takiej otwartości, tym bardziej, że możemy nawet zbadać dokładnie, ile z roku na rok coraz więcej obywateli Ukrainy mieszka w Polsce. Nie. I świetnie się asymiluje i pracuje i
otwartość jest, tylko właśnie tak jak tutaj ojciec powiedział, że pytanie, na ile jest w tym na przykład prawdy, na ile jest po prostu tylko takiego czegoś, żeby zrobić w cudzysłowie troszeczkę na złość, że na przykład rząd mówi, że nie, a tutaj prezydent, który jest na przykład z innej opcji, mówi, a my bardzo chętnie tutaj. Tylko dlatego ja cały czas powtarzam, no to zapytajmy za jakiś czas, co się z tym stało, jakie były konkretne, czy było jakieś zabezpieczenie, jakie były konkrety po prostu, czy to było tylko tak sobie powiedziane, żeby to powiedzieć. Tu przechodzimy do kwestii, gdzie prezydent urzędujący chciał przyjmować uchodźców. Tak naprawdę, tak jak pani minister powiedziała, dobrego przysłowia polskiego na złość mamy odmrozić sobie uszy, bo rząd PiS-u powiedział, że nie przyjmie, a on powiedział, że w takim razie przyjmę. I dlatego bardzo byłem wdzięczny, że pani minister zdecydowała się przyjechać do Gdańska, przyjąć moje zaproszenie i wytłumaczyć gdańszczanom przede wszystkim, bo to jest najważniejsze, że pomoc na miejscu jest trzykrotnie skuteczniejsza, możemy trzykrotnie więcej zaoferować tym ludziom na miejscu i pomagając im, niż przyjmując ich tu, a już abstrahując od tego, że te osoby, które przekraczały granice w Europie, to w większości nie byli uchodźcy, tylko imigranci zarobkowi, bo o uchodźcach mówimy w momencie, w którym przekraczają teren konfliktu i przekraczają granicę. Ale tutaj to pani minister ma znacznie więcej na pewno do powiedzenia. I dalej, jak wczoraj w Brukseli przedstawiałam właśnie, myślę, że był bardzo dobrze odebrany również przez tych, którzy trochę nas łajali za to, że nie chcemy się poddać tej przymusowej relokacji. Wczoraj zrobiła duże wrażenie, chociażby również przykłady, filmiki, świadectwa, praw z miejsc, gdzie jest ta pomoc niesiona przez nasze polskie organizacje pozarządowe. W części Państwo też te materiały znacie, jak chociażby materiał czy polskiego pomocy Kościołowi w potrzebie, czy materiał karitasowskie materiały, czy materiał przede wszystkim też i Redemptoris Missio. Chcę powiedzieć tak, że istotnie, w Gdańsku rozmawialiśmy na ten temat, dlatego że tam właśnie pan prezydent Adamowicz, że podobnie jak Angela Merkel, prawda, Herzlich Willkommen, mało tego, to jest kwestia, no właśnie, proszę państwa, chcę przypodobać się swojemu elektoratowi, nie bacząc na bezpieczeństwo ogółu. I to jest ten brak, kompletny brak odpowiedzialności za swojego mieszkańca, za swojego obywatela, za który masz obowiązek dbać, bo ten obywatel po prostu cię wygrał. Oderwali się zupełnie od rzeczywistości, tylko i wyłącznie PR. Nie wyobrażam sobie, i taka też była moja jednoznaczna odpowiedź, bo ja znam pomysły tych panów z korespondencji, która była pomiędzy tym panami prezydentami, co po niektórymi, a kancelarią prezesa Rady Ministrów, kiedy jeszcze byłam szefem kancelarii. Ale robienie sobie PR-u na biednych dzieciach, ofiarach wojny, to jest coś, co w mojej ocenie dyskryminuje te osoby, jeśli idzie o powagę sprawowania urzędu i o kwestie dotyczące decydowania o innych obywatelach, bo tam naprawdę decyduje się w tych miastach, prawda, prezydenci, to jest potężny zakres, wójtowie, burmistrzowie, potężny zakres. No ale co tam, jak rząd PiS-u mówi, tak, to my, tak jak Janek to słusznie powiedział, zrobimy na to. To jest brak odpowiedzialności, kwestia bezpieczeństwa jest najważniejsza, ale z drugiej strony mamy przykłady takich prezydentów i trzeba to też jasno powiedzieć, jak na przykład pan prezydent Lubawski w Kielcach, gdzie będziemy podsumowywać jutro, będziemy mówić o akcji, którą rozpoczął dzięki niemu i księdzu biskupowi miejscowemu i też wielu ludziom dobrej woli, akcji zbierania funduszy na taką pomoc terapeutyczną dla dzieci ofiar wojny w Syrii. I to jest przykład samorządu, ale my się rozumiemy, vlog dzisiaj jest popierany też pan prezydent Lubawski przez Zjednoczoną Prawicę i potrafi więcej. On nie gra ludźmi, on nie gra uczuciami na takim prymitywnym zakresie, jakim ci panowie proponują. On w inny sposób buduje wspólnotę wokół dzieła dobroci. No proszę zobaczyć. I dzisiaj mówi się, że tak naprawdę no, może nie powinno się na tego czy innego prezydenta głosować. Nie powinno się głosować na takiego, który myśli tylko o sobie, nie, pokaż to ładniejsze swoje zdjęcie, a nie o bezpieczeństwie. To jest takiego, żeby się jakoś wygląda. Inaczej jest właśnie z panem prezydentem. Jestem pod wrażeniem tego człowieka. Tak jak pan wojewoda Czarnek na przykład w Lubelszczyźnie, też potrafił. Czy tak jak Janek proponuje teraz, że w sytuacji, kiedy będzie, wierzę w to mocno, będzie.
z panią Beatą. Przecież była świetna akcja, za którą też dziękujemy przede wszystkim też księdzu arcybiskupowi Skworcowi z tego miejsca, ale i też wielu innym ludziom dobrej woli. Przepiękny koncert Polska Pomaga w Katowicach na 7 czy prawie blisko 8 tysięcy osób, również kwestia pomocowa w Syrii. Pani Beata bardzo mocno na moją prośbę zaangażowała się w kwestię organizacji tego koncertu, więc to pokazuje, że są samorządowcy, którzy myślą przede wszystkim o innych, a potem o sobie. No, sprowadzając to do podsumowania, jeśli chodzi o rolę prezydenta Adamowicza w pomaganie, rzekome pomaganie, no to co po tej demagogicznej deklaracji, że chce przyjąć uchodźców, jaki był z tego skutek? Czy jakiejkolwiek osobie się pomogło, oprócz tej wykorzystania tego tematu do bieżącej wojny politycznej? Dlatego właśnie tutaj we współpracy z panią minister Kempą, jak zostanę radnym, to chciałbym jak najbardziej zaangażować Gdańsk w pomoc humanitarną. Tylko w pomoc, która ma realne znaczenie, realny skutek. Pomoc, która wiąże się z zebraniem funduszy i przekazaniem ich w miejscach, gdzie one są potrzebne. Stąd też bardzo mi się podobają te inicjatywy, które się nazywają Wrocław dla Syrii, czy Kielce dla Syrii. Tak samo chciałbym kontynuować tę ideę i to samo przenieść na grunt gdański i oczywiście pomagać, a nie wykorzystywać tego w wojnie politycznej. Znaczy konkretnie, żeby zadać właśnie pytanie, na czym ta pomoc ma konkretnie polegać. Tutaj najlepszym ekspertem właśnie jest pani minister Beata Kempa, bo wie to, jak wygląda na miejscu. Ja chcę tylko to podkreślić, że też jak rozmawiamy z panem, one chcą pomocy przede wszystkim tam. Ja samo to chcę podkreślić, że Polacy są hojni, bardzo chętnie chcą pomagać i cały czas pomagają bardzo często konkretnym osobom, konkretnym rodzinom w taki sposób, jaki mogą. U nas na Śląsku też również przez organizacje katolickie przyjeżdżały chociażby osoby z Syrii, bardzo często całymi rodzinami i no może to przykre, ale one przez pewien czas zostały zaopiekowane i one nie chciały zostać u nas w Polsce. One to i tak mówiły, że albo chcą jechać gdzieś dalej, albo jeżeli ta sytuacja im pozwoli, to po prostu chcą wrócić do siebie, do domu. Ale ja bym tego nie zrobiła, gdyby nie właśnie tacy ludzie. Jeśli by ich było więcej w samorządzie, to znaczy jeszcze jedno, że to są ludzie o wielkich sercach, tak samo jak mają serce dla potrzebujących, przede wszystkim będą mieć serce dla swoich mieszkańców. Bo tych potrzeb przecież, jeśli idzie o nas, o Polaków, szczególnie starszych, albo też i kwestie, tak jak Janek podkreślił, właśnie chociażby tego symbolu, tej windy. Naprawdę, rzeczywiście to jest świetny pomysł. Właściwie warty powiedzenia w wielu miejscowościach. Sama w mojej miejscowości są takie, właściwie nie ma wieżowców, ale są właśnie najczęściej takie 3-4-piętrowe bloki, gdzie najczęściej mieszkają starsi ludzie i właśnie taki pomysł windy. Czyli to pokazuje, że to są ludzie, którzy po prostu mają serce do zwykłych ludzkich spraw. Chcę jeszcze powiedzieć, myślę, że Państwo to świetnie wiecie. My czasem jesteśmy, niektórzy z nas przynajmniej zamknięci. Teraz jest taka możliwość budowania nowych budynków, bardzo często ogrodzonych, zamkniętych, prawda, żyje się w takiej enklawie. A bardzo dużo, szczególnie u nas chociażby na Śląsku, czy nawet w tych moich dzielnicach, takich chociażby jak Szopienice, jest dużo starych familoków, gdzie proszę Państwa, często jeszcze te osoby nie mają toalety w mieszkaniu. Naprawdę, komuś się może wydawać, że to już, no i to jest niemożliwe, ale ludzie tak żyją, w takich warunkach żyją i mają czy bardzo stare, zaniedbane te domy i wręcz jeżeli chodzi na przykład ich bezpieczeństwo, to wygląda bardzo źle. I wiele osób sobie po prostu nie zdaje sprawy, w jakich warunkach jeszcze wiele Polek i Polaków żyje. I proszę mi wierzyć, że nawet jak ja w Szopienicach rozmawiałam z osobami, to one mówiły wprost, wcale tak nie jest, że ten czynsz w takim starym domu jest niski. Bardzo często on jest porównywalny z takim czynszem nawet w takim nowym bloku. Bardzo dziękuję. Polska miejscem rozwoju, samorząd miejscem rozwoju Polski, to temat dzisiejszych rozmów zakończonych. Państwa zapraszamy do kontaktu z naszymi gośćmi. Numery dla Polski Północnej 56 Także jak się wydało, ile to ludzie muszą płacić duże pieniądze. Zagranica, dwa numery telefonów 48 56 657 0013 i 14 i w naszej rodzinie telefonia komórkowa 536 600 300 i 536 600
400. Oczekujemy na telefony. I chciałbym wrócić do tego pytania o likwidacji urzędów wojewódzkich. Czym to może skutkować? Co to może oznaczać? No szereg decyzji przede wszystkim dotyczących, jeśli nie, jesteśmy nie w tej konwencji chociaż zwierzęców, chciałbym, żeby to zdominowało, ale no, to w tej chwili o tym mówimy. Dzisiaj nawet przecież padło pytanie szefa kampanii pana europosła Tomasza Poręby w kierunku Grzegorza Schetyny, tak? Jaki macie, powiedzcie, jaki macie pogląd na tą sprawę i odpowiedzcie na to pytanie. No więc właśnie w konwencji tego, co zapowiedział bodajże właśnie Grzegorz Schetyna, że chcą zlikwidować urzędy wojewódzkie, a więc przedstawicieli rządu w terenie, no po co? No po to, że właśnie chociażby sprawy dotyczące uchodźców, czyli cała procedura, ta pierwsza, najważniejsza, wstępna, odbywa się tam, tak? Między innymi, ale to też jest szereg innych elementów, które powodują, że ta spójność pomiędzy samorządem a rządem powinna być zdecydowanie większa. Jest to absolutnie groźne, bo to jest kwestia kolejny etap propozycji liberałów zwijania państwa. Jest to skrajnie niebezpieczne. Dlaczego nie powiedzieli zwińmy, przepraszam, że tak powiem kolokwialnie, urzędy marszałkowskie? Ano bo tam rządzą ich ludzie jeszcze, ale mam nadzieję, że to się absolutnie zmieni, dlatego że to jest kwestia również owych środków unijnych, które ojciec tutaj wspomniał, kwestia wchłanialności. Pan minister Kwieciński wykazał, jak są duże zapóźnienia, jeśli idzie o wykorzystanie i możliwość wykorzystania środków unijnych. Kujawsko-Pomorskie się kłania w tym zakresie chociażby. I że no właśnie, ta niespójność powoduje bałagan, niegospodarność, a tym samym chociażby potem jest pokłosiem tego, o czym mówiła pani Beata, że ludzie nawet nie mają toalet we własnych domach, gdzie już naprawdę pośród wielu programów można było takie rzeczy wykonać. Dajemy telefon i wrócimy. Bardzo prosimy, telewizja Trwam, halo. Panie Łosiew. Adam Zizmanowi. Niech będzie był Pan Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Ja mam takie... Telewizja Trwam. Byłem zwolennikiem bardzo gorącym PiS-u. Ale już 3 lata minęło i mam takie pytanie do wszystkich pewno. Dlaczego telewizja Trwam jest pełnoprawnym nadawcą i Radio Maryja nie ma żadnych reklam. Wczoraj się przyczepił do mnie, no żeby on się przyjaciół mi, kumplami. No to niech przyjdzie najpiękniejsze zdjęcie. Dyplomatycznie. Przecież już państwo, Prawo i Sprawiedliwość, zdążyło obsadzić swoich ludzi na tych... kopalnie PZU, KGHM. Czy chciałbyś tak najpierw przyjechać? Dlaczego damy ci obiad z karaluchów? Nie funkcjonuje. Czemu się boicie dać reklamy tutaj? A wręcz przeciwnie. Jak gdyby przyczyniacie się, bo kiedyś dzwoniłem do pana ministra kultury i on mówi, że on nic nie może. Jak nic nie może, no bo chodziło mi o kler. Dlaczego się wyśmiewa z księży? Dlaczego się nie zrobiło filmu, który mówił... Jeżeli już mówię o pedofili, to nie wśród wszystkich lekarzy, rządu i tak dalej. Nazwano kler. To jest po prostu takie ciche niszczenie kościoła. Bo gdybyście wspierali, ja 3 lata nie mówiłem. Ale teraz widzę, że coś tu nie jest tak. No obserwuję, no oglądam. Telewizję Trwam, wszystkie inne, bo żeby coś powiedzieć, to trzeba oglądać więcej programów. Nie tak jak te lemingi, co mówią... tam coś mu powiedzą za pieniądze i tam będzie klechtał pewne rzeczy. Bardzo dziękuję. Myślę, że temat został naświetlony, jeżeli kwestia reklam. Wydaje mi się, że chodziło o kwestię reklam, jeżeli chodzi o spółki Skarbu Państwa. Czy wolno reklamować inne, nie mamy wpływu. Mamy kwestię przecież przepisów w tym zakresie. Akurat nie poruszył pan Adam, którego pozdrawiamy z Jerzmanowi. Rozumiem jego troskę o kwestię i kondycję mediów katolickich. Jak najbardziej bardzo ważna kwestia i ważny problem, ale poruszył też sprawę owego kleru. Panie Adamie, ja mam też swoją refleksję i mam taką dobrą radę. Zawsze operujmy, bo my jako świeccy członkowie Kościoła, wszystkim my mamy teraz pewien obowiązek. Tak uważam, to jest teraz nasz czas. Leciałby my powinniśmy mówić w sposób bardzo spokojny, koncyliacyjny. Nie powinniśmy wchodzić w narrację jak z tym złem, który w tej chwili jest ukazywany. To pełna zgoda, pan ma rację. Są też inne obszary, zawody,
no, który głośno się mówi, prawda? Dlaczego nie zrobiono filmu o artystach, którzy powiedzmy na najprostszy błądzą, dlaczego nie zrobiono o innych. I tu jest pełna zgoda. Ja mam jednak taką propozycję. Teraz jest taka tam nawet nie ma czegoś takiego. Świecki, obowiązek świeckich w kościele. Mówienia o wspaniałych przykładach, jeśli idzie o naszych polskich i nie tylko polskich duchownych. I ja o tym mówię, właśnie w kontekście tego, czym się zajmuję. Mówię o misjonarzach. Mam nadzieję, że będzie w Polsce piękna produkcja filmu pod tytułem Misjonarze. Jest to moje największe w tej chwili marzenie. Jest taka osoba, która chce taki film nakręcić i mam nadzieję, że się wielu w to zaangażuje. Fantastyczne przykłady. Wie pan, ja uważam, że to dzieje się teraz chociażby w konwencji wielkiego dobra, jakim jest wielki jubileusz i wspomnienie 40. rocznicy wyboru papieża Jana Pawła II, świętego, naszego wielkiego świętego na stolicę Piotrową. I to jest teraz to uderzenie zła. Tak to postrzegam i tak to odczuwam. I ważne, żebyśmy przykłady polskich księży, my wciąż o nich mówili, nie pokazywali i nie powielali przykładu negatywnego, tylko pokazywali fantastyczne przykłady, chociażby naszego prymasa tysiąclecia, oczywiście o Ojcu Świętym Janie Pawle II, to jest oczywiste, to jest nasza chluba, nasz sztandar, ale święty Maksymilian Kolbe, ale błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko. Przecież w piątek mamy kolejną rocznicę uprowadzenia i zamordowania. Wielu księży, którzy prowadzą dzieła charytatywne, prowadzą, przewodniczą i prowadzą, pracują w Caritas Polska, także w Caritasach na wielu, wielu miejscach naszego świata, gdzie dzieje się bardzo źle. I my powinniśmy jako chrześcijanie pokazywać te przykłady, nie wchodząc w prymitywną polemikę. Tego bym po prostu unikała, bo bardzo łatwo nas rozegrać, a ja bym tego nie chciała, dlatego że byłam już w takim momencie swojego życia całkiem niedawno, że przyszło mi szukać cały dzień kościoła, żeby pójść i się pomodlić w jedno z największych świąt chrześcijańskich i niestety to był kraj, gdzie nie znalazłam tego kościoła, była jedna msza i tylko w języku, którego nikt nie byłby w stanie zrozumieć, dlatego że nie ma księży, dlatego że wygaszone są już kościoły. Jesteśmy na najlepszej drodze, żeby tak się stało w Polsce. I tak się stanie, nie daj Panie Boże, oczywiście odpłukać w niemalowane, jeżeli będziemy prowadzić niemądrą i nieroztropną dyskusję. Pokazujmy fantastyczne przykłady, również w samorządach. Przecież wszyscy mamy parafie, jesteśmy wokół tych parafii skupieni i spowodujmy też to, żeby nasi proboszczowie dzisiaj wobec tego potężnego ataku nie byli samotni wśród tłumu, bo to tak czasami nieraz wygląda. To jest nasza rola dzisiaj, bo to są nasi przewodnicy duchowi. Film Kler ma na celu oczywiście osłabić, uderzyć w polski kościół, a przypomnijmy sobie, przed 89 rokiem to były jedyne obszary tak naprawdę niemalże wolności. Gdyby nie polski kościół, gdyby nie rodzina, przecież nie odzyskalibyśmy niepodległości po 123 latach. Jesteśmy w tej konwencji i ci, którzy takie rzeczy robią, powinni się trochę zastanowić, czy rzeczywiście są sprawiedliwi, czy tylko swoje własne frustracje próbują przełożyć na potężny atak. Oczywiście ja już byłam świadkiem, doświadczałam w tej dużej polityce potężnych ataków, chociażby ze strony, pamiętacie Państwo, ruchu Palikota. Jego już nie ma, rozsypał się w pył. I zło się posuwa tak daleko, na ile mu pozwolimy, ale musimy to robić w sposób bardzo umiejętny, tym bardziej, że mamy naprawdę fantastyczne przykłady, fantastyczny oręż. Jako Kler, bardzo dziękuję Pani Misurze. Ale ojcze, taka powinna być nasza absolutnie rola. Gdzie trzeba, to tak jak powiedział przepięknie ksiądz, no właśnie, biskup Śmigiel na uroczystości w Trzebnicy, święta Jadwiga Śląska. 12 tysięcy osób przyszło na pierwszy dzień wcześniej w ramach pielgrzymki z Dolnego Śląska, ale przepięknie powiedział, jak trzeba, będzie odpokutowanie, to dosyć spore, będzie kara. Jak trzeba, ma być kara świecka. I to jest sprawa jasna. Postawił sprawę bardzo jasno podczas tej konferencji. Ale z drugiej strony trzeba ukazywać przykłady i to nie jest tak, że cały nasz Kościół jest zły. Ja tego nie doświadczam w takim zakresie, w jakim ci Państwo pokazują. Ale rzeczywiście, jeśli byłby jakikolwiek przypadek, ale powtarzam, w jakimkolwiek obszarze, czy to by była edukacja, nauczyciele, artyści i tak dalej, napiętnowałaby w sposób absolutnie szybki i zdecydowany, ale to nie było. Dla mnie nie byłoby to uprawnienie, żeby uderzyć w całą społeczność nauczycieli, w całą społeczność artystów, w całą społeczność księży, czy w całą społeczność inną, gdzie pewnie jakieś zjawiska tego typu się dzieją. Bardzo dziękuję. Prosimy bardzo. Halo? Halo? Słuchamy. Ja do pani minister, pani Kępy. A kto się do nas dodzwonił? Mieczysław Kozłowia.
pan Mieczysław, słuchamy pana. Ja chciałem się dowiedzieć, kto będzie okandydował do Solidarnej Polski, do samorządu we Wrocławiu. Ale tak konkretnie, pani minister, do sejmiku, pani Mieczysław. Bo my danych dokładnych o nie mamy, niektórzy nie. Także ja bym chciał dokładnie podać w miarę możliwości wolniej, żeby ja zdążył to zapisać. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Panie Wieczysławie, na konkretne pytanie to muszę konkretnie odpowiedzieć. Oczywiście lista Zjednoczonej Prawicy, to jest bardzo ważna lista i tutaj każdy głos na tą listę jest, powtarzam, może być siłą sprawczą tego, że państwo będzie jednym dobrym, silnym kręgosłupem, i który będzie mógł czynić dobrze ludziom. Natomiast jeśli idzie o okręg wrocławski na pozycję numer 3 w samym Wrocławiu, jest pan profesor Ireneusz Jóźwiak, tak jak powiedziałam, akademicki, a także przede wszystkim prowadzący liceum Może ten Dawidek w nim smoka zobaczy. Jeśli idzie o Ważanek, a pewnie pan dzwoni sobie Ważanka tak zwanego, czyli wszystkie powiaty wokół Wrocławia. To jest pani Anna Michalska. Rozmiary? Lista numer 10, pozycja numer 3, pani Anna Michalska. Mama niepełnosprawnego dziecka, dzisiaj angażująca się w walkę, może nie tyle w walkę, co w kwestie i sprawy dotyczące niepełnosprawnych dzieci, ale szefowa też Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w największym powiecie, w powiecie oleśnickim. Także Ani Michalska jest rzeczywiście osobą, której ja często czułam duże Proszę państwa, może. I wsparcie organizacyjne. To są te osoby, które startują akurat z Wrocławia. Ja chciałem jeszcze dopytać o kwestię zmian Będziemy teraz już prowadzić audycję na temat pytania się. Roku.